Po burzliwych pertraktacjach i wprowadzeniu wielu poprawek, nowodębscy radni zatwierdzili budżet miasta i gminy na 2021 rok podczas sesji, jaka miała miejsce w Środowiskowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie. Nowo uchwalony budżet w mieście i gminie Nowa Dęba zakłada dochody w wysokości 80 700 000 zł i wydatki w wysokości 92 100 000 zł. W związku z tym, że są one większe niż wpływy, gmina będzie mieć do czynienia z deficytem, który wynosi 12 milionów złotych. Uważam, że deficyt jest na takim bezpiecznym poziomie ze względu na to, że zadłużenie gminy na dzień dzisiejszy, to jest szósty rok, przez 6 lat zmniejszaliśmy to zadłużenie, ono dzisiaj wynosi około 12 milionów złotych, więc ma tutaj gmina duże możliwości, jeżeli chodzi o zaciąganie kredytów na bardzo ważne zadania inwestycyjne. Tych zadań inwestycyjnych planujemy w roku 2021 około 15 milionów złotych. No oczywiście, że zawsze chciałoby się mieć więcej, ale takie są uwarunkowania finansowe. I tak myślę, że jest to dosyć istotna i znacząca kwota. Wsparta również ośrodki, które udało się nam pozyskać na ten rok już. Mowa tu o 3 milionach złotych, które Nowa Dęba otrzymała w ramach bezzwrotnej dotacji przyznanej przez Fundusz Inwestycji Lokalnych. Wśród najważniejszych inwestycji, jakie zostały zaplanowane na ten rok, jest m.in. modernizacja kanalizacji w Nowej Dębskiej Strefie Przemysłowej czy uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na ulicy Kwiatkowskiego. Natomiast wśród zadań drogowych znajduje się czwarty etap remontu dróg w podstrefie Nowa Dęba, budowa łącznika ulic Zarzecze i Anieli Krzywoń, czy dokończenie budowy chodnika na ulicy Kolejowej w Chmielowie. Brak w projekcie budżetu m.in. ostatniej z tych inwestycji był kością niezgody pomiędzy burmistrzem a komisjami stałymi, które miały wiele zastrzeżeń i poprawek. Skrytykowany był budżet, ponieważ nie znalazły się w nim zadania, które mamy wykonywać wspólnie ze starostwem powiatowym, więc musieliśmy go skorygować i wprowadzić do budżetu zadanie pod nazwą dokończenie budowy chodnika na ulicy Kolejowej w Chmielowie, więc tam dopiero się później okazało, że musimy te 160 tysięcy w budżecie znaleźć, więc trzeba było wprowadzić poprawki pewne i poprawki tutaj radnych wypracowane na tej właśnie wielodniowej, wielogodzinnej pracy, więc musieliśmy go zaopiniować negatywnie, ponieważ, no, tak jak mówię, nie znalazły się te zadania, których tam oczekiwaliśmy. To nie jest budżet prosty, to jest budżet, który wymagał dużego nakładu pracy. Tworzony był w innych warunkach, gdzieś tam w październiku, niż w momencie, kiedy teraz będziemy go uchwalać. Nie było chociażby tych dotacji zewnętrznych. Ostatecznie podczas sesji budżet na 2021 rok został poparty przez 10 radnych. Troje zagłosowało przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Myślę, że każdy powinien być z tego budżetu zadowolony. Przede wszystkim jest on też wspólnie wypracowany. Były oczywiście kłótnie, były niesnaski, aczkolwiek myślę, że wszyscy pod koniec roku 2021 będziemy z niego dumni.